Hejo, tutaj Lisiczka i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Cuphead Minecrafta. Jak pamiętam, w ostatnim odcinku miałam drobne problemy z Netherem. Strasznie się rozzłościłam, bo cały czas umierałam. Ale jakoś sobie poradziłam w końcu. Z trudem, bo z trudem, ale mi się udało. Zostawiłam tam obudowane te spawnery, bo stwierdziłam, że przydadzą mi się pewnie głowy czarnych szkieletów. I w tym odcinku, a właściwie poza nim, zaczęłam się przekopywać i kopać tunele. Tu? Bo mówiliście mi, żebym przekopała porządnie okolice bedroka. Z tamtej strony już przekopałam ile mogłam. Jak widać, jest tu mnóstwo obsydianu, bo wszędzie tutaj jest lawa i nieprzyjemnie się kopie. Dlatego postanowiłam się przenieść tutaj i już zacząć nagrywać. A po prostu sobie kopię. Mam kilofek taki diamentowy, bo znalazłem diament tutaj. O, patrzcie. Znalazłem tutaj diamenty, więc było mi o tyle łatwiej. Bedrock pojawia się w takim miejscu? Nie wiem, czy powinnam się tam kopać, bo zaczynam się bać tego. Dobra. Się trochę boję, ale... Ale jestem ciekawa. Obiecywaliście... Nie wiem, czym jej rozwalić. Wow! To byłam osiągnięcie dzięki temu! Co tu było? Blaze Rod? Skrzynka? Gold Nuggety. Tyle. Okej, okay, dobra. Wybaczam wam wszystko. Nie okłamaliście mnie. Dostałam jakąś wiadomość na... Chyba na... Chyba na Facebooku. Nie jestem pewna. Żebym przeszukała sobie. No tutaj w różnych miejscach pod ziemią jest coś ukryte. Nie powiedzieli mi ile dokładnie, powiedzieli, że więcej niż w jednym miejscu. Tak więc... Poszukam jeszcze chwilę. Widzicie, już mi się udało jednego achievementa zdobyć. Dzięki temu. Co prawda ten Blaze Rod... No, dał mi tyle, że mam więcej miejsca. Na piątym poziomie jestem, okej. Okay. Blazer oddał mi tyle, że mam więcej miejsca teraz, chociaż nie za dużo, bo teraz są chyba na pełnym. Bo ta mapa się tak dziwnie powiększa, że za niektórymi osiągnięciami się zwiększa o połowę. Tak, teraz mi dało tylko połówkę, więc niedużo mi to daje, bo i tak mogłam wcześniej z tego korzystać, ale zawsze coś. No to było tak bardzo w rogu, nie? Cały ten spód w końcu przekopię i tyle będzie. O, żelazo. Chociaż z drugiej strony dobrze, że mi podpowiedzieliście, bo jakbym miała teraz robić achievementa... no tak, nie mam siodła, więc tego bym nie mogła. Nie mam chyba... A chuj mam? Nie, nie mam.
Nie mam trzciny. Nie mam trzciny. To trochę takie dla mnie ciężkie byłoby, chyba że w neterze. W neterze to by mogło być łatwe. To mogłoby być niezłe. To bym mogła ewentualnie próbować robić, ale do tego bym musiała bardzo dużo i tak przekopać, żeby zdobyć dużo żelaza. O! Okej, okay. I potem mi zostaną same właściwie sendu. To będzie takie trochę ciężkie dla mnie. Nie jestem pewna, czy tą mapę zdołam w ogóle zrobić. Tak całkowicie do końca. Nie. Nie. Utopcie się. Wiem, że tutaj są te silverfishe. No, tak jak mówię, nie jestem pewna, czy będę w stanie w ogóle tą mapę dokończyć, bo nigdy nie grałam tak konkretnie w Minecrafta, żeby robić wszystkie achievementy i tak dalej. Na pewno nigdy nie byłam w endzie, takim zwykłym endzie, bo nie liczę tych endów stworzonych na potrzeby serwerów, w stylu na przykład endu z brodatych. Tu nic nie ma. Tu jest coś budowane. Nie, 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 nie. O, nie, nie! Dobra, zginam. Zginam. Właśnie zginam. Muszę uciekać gdzieś, gdzie mnie... Okej. Jednak żyję. Się możecie złościć i w ogóle, ale nie możecie mnie... O, nie, dobra, dobra, to było głupie. To było mega głupie. Skąd one się wzięły tu u góry? Nie! Dobra, skąd one są tu u góry? Okej, jest ich coraz więcej. Oh, świetnie. Sprowadziłam na siebie armię silverfishów. Idealnie. Się teraz z tym męczyć. Dlaczego? Okej, dobra. To było też głupie. Czy one mi wchodzą w ściany? Nie mogę ich w ogóle trafić. Nie mogę ich też spalić, bo gdzieś mi zapalniczka zginęła. Dobra. O Boże, co się z nim dzieje? Nie mogę ich trafić, są za małe! Jak je mam zabić? Będą na mnie tam czekać, co? Nie mam wiaderka z lawą, nie? Nie, nie mam. Na przykład zjem, żeby mnie tak łatwo nie zabijały. To jest dobry pomysł. Mogę je spłukać wodą. Mam łuk.
Kilka strzał. Świnia. Aha, dostałam ją pewnie. Dobra. Gdzie jesteście, wy małe? Nie. O nie, tu są. O nie, pochowały mi się w ścianach, będą mi teraz ściany niszczyć, serio. O, tam jest jeszcze jeden. O, tam są jeszcze, tu są. Nie! Proszę, wychodzą pojedynczo. O nie. Ja cię kręcę, czemu jest tyle? Skąd one się wzięły? No. Dalej tam są? Tak, wiem, że powinno się czekać, zanim się walnie mieczem. No nie! Patrzcie na nie! Jak może ich być tyle? Wybaczcie, ale jak panikuję, to mam drobne problemy z takim czymś. Jak pamiętanie, żeby czekać. Okej. A, masakra! Nie o tym miał być odcinek. Jeszcze szkielet. Jeszcze tego mi brakowało. Idę teraz sprawdzić to miejsce, bo nie po to się tak męczyłam, nie? Okej, tędy. Gdzieś tu? To słyszeliście? O! Okej. Nienawidzę silverfishy. Wiecie? Nienawidzę! Znalazłam sadzonkę drzewa. Będę coś z tego miała? Czy po prostu tak? Dobra. Znalazłam więcej niż jedną rzecz. Znalazłam nawet dwie rzeczy. I mam na chwilę dosyć jedzenia pod ziemią. O, ja cię kręcę. Mogli dać więcej silverfishy. No nie, tu jest jeszcze jeden. No, ty chyba żartujesz. Nie mam siły. Wszędzie mam dziury w ścianach. Idę na górę. Mam dosyć. Czego ty chcesz? Czego chcesz? Nie mam nic dla ciebie. Dobra, mogłabym zrobić trochę torów. A nie, nie. Z tego. Wow! No tak, zapomniałam, że się robi 16 od razu. Ups! Stać mi jeszcze na wagonik przynajmniej.
Dobra. Muszę przejechać w tym wagoniku kilometr. Żeby działało, a w międzyczasie sobie zobaczę, jak się robi do robienia potek. Nie, tak, tak. Chcę przez chwilę mieli zatrzymany obraz. Ups. Ale jest pauzowane. Minecraft. Lecie kręcę, jak to się nazywa? Do kraftowania potek. Dlaczego mi nie podpowiadacie? O, chyba znalazłam. O, 3 kobla i 1 pałka. Dobra, to mogę zrobić. Piasek też się znajdzie. Najpierw się przejadę jeszcze trochę. Dobra. Czy to będzie gdzieś w achievementach pokazane, ile ja się przejechałam? Dobra. Na razie to nie jest pokazane. O, poproszę. I... okej. Dosięgnę. Tylko czy ja tu muszę mieć kilometr od... dokładnie od miejsca, które... z którego ruszyłam? Czy to może być tak właśnie w kółko? Też ciekawe. Muszę to przepalić. No cóż, przepalam jeżdżąc, więc może zrobię kilometr. Jeszcze zależy, ile w Minecrafcie to jest kilometr. Co? Mam zatrzymać na chwilę. Znowu. Jestem złym lisem. Ja? Się będzie trochę paliło, nie? Możecie mi napisać wszystkie odpowiedzi na pytania, które mam do was. Albo nawet i niekoniecznie do was, ale po prostu na pytania, które mam. O, znalazłam. Próbuję trafić w to. Dobra, mam butelkę. Zaraz będę jechać obok wody, nie? Okej. Muszę zrobić jakąś potkę. Nie. Okej. Jadę znowu w inną stronę. Czy minecraftowy metr to jest to, co się tu przejedzie? Do zrobienia jakiejkolwiek potki chyba potrzeba... Świnio. Idź stąd. Dziękuję. Tutaj chyba będę potrzebowała tych brodawek, nie? Dobra, zostawię na razie to jeżdżenie. I może skoro mam jeszcze trochę czasu... ta trzcina, czemu ona jest tak daleko? Już zajrzałam. Mech. Pójdę zobaczyć może tutaj. Bo na tej wyspie coś tam było jeszcze. Być może akurat to, czego mi brakuje. Bo nie sprawdzałam. Tam są emeraldy. Ciekawe, co mi może dać wieśniak, bo myślę, że ten wieśniak to jest jakiś taki specjalny. Emerald.
Diamenty. Będzie mnie stać na różne rzeczy. Okej, okay. Nie za nisko, żebym nie spadła. To jest wysokie drzewo. I tu jest drugie drzewo, które było wysokie. Ale nie mam siekierę. Ojejku. Miałam taki mini zawał. Myślałam, że tam właśnie nic nie ma. Uf. O! To była szybka droga na dół. I tamy są rozrzucone wszędzie. Dobra. Muszę się ubrać. Muszę zdobyć moje rzeczy. Dobra. Gdzie są moje diakty, które wcześniej zdobyłam? Ha, zamieniłam je na kilo. Dobra. Dobra, nieważne. Dobra. 9 złota. Powymieniam może u niego, coś się odblokuje. A on chce dużo złota. Dobra. Na to mnie stać. I na to też mnie będzie stać. Ja cię O, dobra, odblokował coś. Emerald na lapis. Dobra, nic mi to nie daje. Nie mam więcej emeraldów, nie mam. Mam za to dużo lapisu i troszeczkę złota. Nie mam, chyba. Będę musiała zrobić porządek w tych skrzynkach, ale jakoś tak mi się nie chce. Tam jest jeszcze jeden emerald, z tego co wiem. O, ups. Ups. Ale to mi nic nie daje. Dobra, muszę zrobić podkę na pewno. Możecie mi podpowiedzieć, z czego zrobię podkę, tak żeby się dało. Zaraz, zobaczę achievementy. Okej. Podkę jak będę mogła zrobić, to będzie spoko. Snajperówkę mogę spróbować, ewentualnie. Tego nie zrobię. A jak sprawdzę, gdzie jest end? Bo w tym pisze tylko, żeby go zlokalizować. A ja wiem, gdzie on jest, tak? Chyba. O. Tam jest. Nie mogę do niego jeszcze podejść. W ogóle będę potrzebowała tych oczu, tak? 5 mi będzie brakować, okej. Więc tak to wymyślili. Gdzie są moje pochodnie, bo... Nie podoba mi się to. Żelaza mam też mało. Musiałabym to wszystko też znowu przekopywać, żeby żelaza zdobyć więcej. Bo czuję, że mi brakuje porządnie. Tym bardziej po zrobieniu tych torów. W końcu jestem burżu i potrzebowałam całego staka. Okej. Okay. Będziemy się bawić w kolejki górskie, a co? Można, można.
Pewnie. Zużyłam cały stack torów na to. Szkoda, że nie mam żadnych zasilanych. Jak się robi zasilane tory? Powinnam to wiedzieć, bo w bingo... Jak to w bingo bywa? Dobra, robię tutaj bałagan sobie. Nie widzę żadnego żelaza. Wykopię sobie mu jakieś, jak skończę. Na razie trochę pojadę tak. Może się w końcu uda. Bo fajnie by było. Może po prostu częściej zrobię takie górki. To jest myśl. Gdzie są te tory? Tak. I tutaj też. I tutaj też. Bo jak on tak będzie jeździł w górę i w dół, to może lepiej mi się uda. Się rozpędzę trochę. W końcu dam radę. A, działa to nawet. Dobra, to ile potrzebuję przejechać, żeby zaliczyło mi kilometr? Bo gdzieś tam słyszałam, że to może być nawet w kółko. Takie kółko z czterech torów, żeby sobie jeździć po prostu. Ale nie wiem, jak to z tym jest. A poczekam sobie tutaj chwilkę, popatrzę na moje świnki. Zastanowię się, co z tymi podkami. Bo sama nie wiem. Nie znam się za bardzo na tworzeniu potek. Nigdy się tym nie zajmowałam. Ogólnie mało co grałam w taki zwykły survival. Bingo jest niby takim zwykłym survivalem, ale już nie do końca, bo po prostu biega się i konkretne rzeczy zbiera. A tak, żeby Minecrafta single player zagrać, bo zagrać świnia. A to jakoś się tym nie zajmowałam. Szkoda, że nie pokazuje na achievementach, że przejechałeś już ileś tam, ale zaraz. Statystyki? O, 0,78 km z minecartem. Nie da się zasilić chyba inaczej niż tymi. Dobra. Wow. Szalone minecarty. Nie da się chyba zasilić inaczej niż tym redstone'owym czymś. Gdzie jesteś? O, tutaj. Chyba się zablokowałam. O, dobra. Odblokowałam. Jak jest 0,78, to jeszcze chwilkę możemy poczekać, porozmawiać, podowiadywać się różnych rzeczy. Naprawdę jestem... Co tu się stało? Wow. Dobra, może tutaj nie będę się tak bawić? Tu też może nie. Tu? A, nie działa na rogach, dobra. Tutaj będzie działać, jeżeli złapię. O, teraz powinno działać. Ładnie. No, nie wiem, czy będę w stanie tą serię dokończyć w końcu. Chyba, żebym w pewnym momencie zrobiła ją z kimś. To znaczy do tego, co ja mam, zaprosiłabym kogoś. Już nie wiem, czy by i temu wystarczyło. Na coś takiego.
O, tak jak mówię, w klasycznym Minecrafcie nie jestem za dobra. Może mi czasami trochę gorzej iść. O, udało mi się! Czyli da się tak zrobić ten achievement. Dobra. To jesteśmy dwa achievementy do przodu. Się zwiększyło. Tutaj. A wiecie, co wam pokażę? Tutaj mamy emerald, żelazo i śnieg, tak? Coś jeszcze tam chyba było. A to nie było? Może też. Tyle rzeczy noszę, że już nie ogarniam, co się dzieje. Dobra, mamy dużo emeraldów. Moglibyśmy trochę odblokować. Dlaczego? Tamta skrzynka to w ogóle jest gdzieś daleko. Dobra, czyli przedłużam sobie trochę, bo... Nie wiem, czy powinnam te emeraldy dawać temu... Już kumam. U niego mogę enderperły zdobyć. Dobra. Dobra, to mi się chyba przyda. No to tak, piszcie mi, jak mogę zrobić podkę. Podpowiadajcie mi dalej, bo coraz gorzej mi idzie. Ja sobie na następnym odcinku to poniszczę, bo nie będzie mi chyba potrzebne. Nie. Nie. Okej. No i ogólnie odpowiadajcie na wszystkie pytania, które miałam, bo ta seria się robi coraz trudniejsza dla mnie. A jak na razie kończę. Trzymajcie się. Pa, pa!